Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Zaczynamy oczywiście od śniadania. U nas dzisiaj owsianka, w zasadzie to dwa różne śniadania. Ja nie uznaję słodkich śniadań. Zawsze to mówię, że jeszcze 2 godziny po takim słodkim śniadaniu chodzę wściekła jak osa. Nie wiem, jak to działa. Mam wrażenie, że to może mieć związek z przebytą insulinoopornością i tym, że po prostu nie toleruję słodyczy od razu tak na czczo po przebudzeniu. Więc dla chłopaków słodkie sobie wytrawne, ale pokażę Wam dzisiaj fajny przepis na owsiankę, która myślę, że w tym sezonie jesienno-zimowym Wam się przyda. Smażony na maśle klarowanym banan posypany cynamonem. Czujecie to już? I szkoda, że nie mogę Wam przekazać zapachu. Dzisiaj mały zostaje w domu, bo niestety i tak się długo przytrzymał, ma pierwszego gila od września, więc o, tak jak słychać właśnie, mamy dodatkowe atrakcje, no i obiecałam mu, że po śniadaniu wyciśniemy sok, sokowirówka, wyciskarka wolnoobrotowa wróciła do łask po długim czasie, ale teraz właśnie mały jest już w takim wieku, że uwielbia te soki wyciskać. Dobrze, już ja przygotowuję wszystko, więc teraz ma naprawdę fazę z przygotowywania tego soku, no i wkładamy tam różne rzeczy, które pewnie normalnie by w życiu nie przeszły, czyli burak, pietruszka zielona, marchewka, no uważam, że to jest naprawdę fenomenalna sprawa do właśnie podania dziecku rzeczy, których by normalnie nie zjadła w formie soku słodkiego, jest naprawdę świetny i smakuje. No i właśnie często w sumie pokazywałam Wam tą wyciskarkę wolnoobrotową, ale może jest tu ktoś nowy, więc za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Moim zdaniem zdecydowanie przewyższa funkcjonalnością i tym, jakie soki robi sokowirówkę, dlatego że w sokowirówce macie bardzo dużo odpadu, natomiast tutaj no tak naprawdę i warzywa, i zioła, i owoce są wyciśnięte do cna. Zresztą zaraz to zobaczycie, że zostaje dosłownie suchy wiór. Soki są gęste, takie pożywne, treściwe. Rewelacja. Spróbujcie w ogóle soku pomarańczowego z takiej wyciskarki. O matko. Proszę soczek, proszę, masz miskę, zacznij może, wiesz co, od jabłuszka, to będzie, włączymy, wiesz gdzie się włącza, mhm. Super, startujemy, zacznij od czegoś soczystego, weź wrzuć jabłuszko. Czerwone jeci teraz. Tak. Teraz to... Teraz to sobie.
Kiedyś dziewczyna, która jest dietetykiem, napisała mi na Instagramie, żeby owoce wrzucać normalnie w skórce z ogryskiem, że wtedy jest najwięcej błonnika. Także teraz już mieszamy soczek, bo tu już gość się nie może doczekać. Dobrze, już ci daję łyżkę. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą kiedyś pomijałam, dodanie czegoś, wiecie, tłustego, żeby witaminy się lepiej wchłaniały, przyswajały. Omega z Health Labsa, kilka dosłownie, no pipetka w tym przypadku. I co, rozlewamy? Co? Rozlewamy soczek? Tak. Dobra. Może wystarczy. No, super. Kubeczek taki specjalny, żeby się, wiecie, nie pozalewać. Bardzo dobry jest w ogóle doily na Allegro. Jak? Pyszne. Czy coś tu jeszcze trzeba dodawać? No ja niestety mogę się jedynie oblizać do tego soku, bo niestety jest zaprzeczeniem wszystkiego, co w przypadku białej diety powinno się stosować, więc jeszcze przez no, półtora tygodnia nie mogę takich pięknych, kolorowych rzeczy, więc zazdroszczę wam, chłopcy, bardzo. Na szczęście ja mogę sobie pozwolić. Bardzo długie, piękne lato, ale już się nieubłaganie kończy, także bluza i zamierzam trochę ogarnąć teraz ogródek, aczkolwiek słuchajcie, pyli nam brzuska i jakby mi kiedyś przyszło do głowy, żeby posadzić na działce brzuskę, niech wrócę pamięcią do tego obrazka, który mam tutaj teraz. Pyli jak cholera i to się tak wszędzie plącze po mieszkaniu, wafel to przynosi, no masakra. O. Trzeba tu trochę ogarnąć te twoje zabaweczki. Zamkniemy piaskownicę, dobra, żeby nam tu nikt nie przychodził, nie robił psikusów, na przykład koty. Uważaj tylko na rączki, dobra? Dasz radę? Świetna robota. Cyk, zamknięte. Brawo. Ta zamykana piaskownica to był świetny pomysł. My ją zamówiliśmy na Allegro. Jak widzicie, ona się tak rozkłada, że tutaj od razu robicie dziecku ławkę, ale przede wszystkim zabezpieczacie piasek przed no, zanieczyszczeniem, czy to liśćmi, czy właśnie na przykład siuśkami sąsiadujących kotów. A to jest przykład, jak rodzice spełniają marzenia swoje, mając dzieci. Marzyłam kiedyś o czymś takim, kuchnia w domku takim ogródkowym, no coś wspaniałego. Myślę, marzenie każdego dziecka. Tymczasem nasze dziecko ma ten domek w nosie. No może jeszcze na ten domek przyjdzie czas. Bawi się, zwłaszcza jak przychodzą do niego inne dzieciaczki, ale sam jakoś tak niespecjalnie. Wyrzucamy to? Co? Wyrzucamy to? Co? Wyrzucamy? Gdzie? No do kosza. Da. Tak? Nie potrzebujemy już tego, prawda? Nie. Dobrze. Musimy też jechać na budowę, posprzątać po elewacji, po w zasadzie jeszcze hydraulice, bo nazbierało nam się po prostu tyle śmieci na działce, że wygląda to jak pomsta do nieba. Zamówiłam już kontener. Swoją drogą, jak drogi jest wywóz śmieci. 990 zł kosztuje teraz taki największy kontener. I nie wszystko można tam zutylizować, więc no, to też jest taka rzecz, o której się nie myśli na początku, jak się buduje. A samo wywiezienie tych wszystkich odpadów pobudowlanych to jest też, słuchajcie, duży koszt, więc jedziemy sprzątać. Normalnie, gdyby na bieżąco stał kontener, to ekipa wyrzucałaby te śmieci na bieżąco, ale zabrakło tego kontenera. One się zapełniają po prostu w mgnieniu oka, więc teraz musimy ogarnąć to sami. I wiem, że obiecywaliśmy, albo inaczej, no w sumie zastanawialiśmy się, czy nie nagrać takiego materiału o budowie, o różnych etapach, na co zwracać uwagę, wszystko w przygotowaniu. Myślę, że jak już zakończymy wykończenie, to będzie też fajnie, takie miarodajne i z perspektywy czasu będziemy w stanie tak rzetelnie spojrzeć na niektóre tematy i myślę, że wtedy takiego filmu możecie się spodziewać.
I do tego wafel jeszcze poprosi parówkę. Ile ten zestaw kosztuje? Robię sobie właśnie porządki w szafce z kosmetykami w łazience. Nie ukrywam, moja szafka, albo inaczej, moja półka w porównaniu z Arniego wygląda trochę jak taka mała apteka. Zwłaszcza, że te produkty dzisiaj mają zupełnie inny wygląd niż kiedyś i dzisiaj patrzy się już raczej, wiecie, na składniki aktywne. Te etykiety nie są takie, no nie wiem, wybujałe estetycznie, bo nie o to już dzisiaj mam wrażenie chodzi. Dzisiaj konsumenci są dużo bardziej świadomi i to informacje ich interesują, a nie design. Więc faktycznie większość kosmetyków, które stoi na mojej półce, to jest z tego właśnie sektora takiego świadomej pielęgnacji, gdzie etykiety właśnie są minimalistyczne, więc wygląda to jak w aptece. No a właśnie, wymieniam sobie kosmetyki, bo już przechodzę sobie teraz w tą pielęgnację taką jesienno-zimową. Wcześniej, jak jest takie intensywne słońce, to ja raczej boję się działać z kwasami i retinalem, natomiast teraz już nie ukrywam, nie mogę się doczekać. Moja skóra bardzo retinal na przykład lubi i kwasy. I oczywiście stopniowo je sobie wprowadzam, bo musicie pamiętać, że skórę do tego, albo w sumie też siebie trzeba do tej pielęgnacji z retinalem na przykład przyzwyczaić. Pokażę Wam w ogóle świetną alternatywę, bo wiem, że jest sporo dziewczyn, które mają cerę wrażliwą i też chciałyby na przykład tak silnie tą skórę swoją zregenerować, a niekoniecznie takie wysokie stężenia w parze z taką skórą wrażliwą idą. Jest fajna, nowa propozycja z Basic Lab'a. O, i zobaczcie, tutaj macie najniższe w ich ofercie stężenie retinalu, który i tak jest substancją dużo łagodniejszą niż na przykład forma retinolu czystego. Natomiast pięknie macie od razu podane czyste stężenie retinalu. Myślę, że to będzie fantastyczna propozycja dla dziewczyn, które nie miały jeszcze styczności z taką pochodną właśnie witaminy A w pielęgnacji i będziecie przyzwyczajały sobie skórę od zera. To myślę, że super. No i przede wszystkim właśnie dla dziewczyn, które mają bardzo wrażliwą, gdzie na przykład reagowała Wam źle na wyższe stężenia, to myślę, że to będzie naprawdę świetna propozycja. W składzie macie też sikę, fitosfingozynę, czyli takie składniki też łagodzące, czyli można powiedzieć cały skład jest taki opiekuńczy, ale dający Wam możliwość właśnie kontaktu z retinalem, który ma mnóstwo właściwości odmładzających, ujędrniających, antybakteryjnych. No, lista jest naprawdę szeroka, więc warto wdrożyć go sobie do pielęgnacji. Można powiedzieć, że to chyba jest, moim zdaniem, to jest chyba taki najbardziej skuteczny składnik, który można sobie w domu wprowadzić, żeby skorzystać też z takiej pielęgnacji prawie że gabinetowej. Stopniowo budujemy tolerancję, najpierw raz w tygodniu, potem po około 2 tygodniach, 3 można sobie zwiększyć do częstotliwości 2 razy w tygodniu, oczywiście w zależności od tego, jak reaguje Wasza skóra. No i czekamy z aplikacją na przykład kolejnego produktu pielęgnacyjnego jakieś pół godziny. No i to, o czym się bardzo często zapomina, kilka dni po retinalu, bardzo mocno dbamy o nawilżenie i tą barierę hydrolipidową, bo z zaburzoną barierą hydrolipidową retinalem nic nie zdziałacie. I od razu, żeby rzucić konkretnym przykładem, to na przykład u mnie przez te dni pomiędzy retinalami świetnie się sprawdza ten trehalozowy krem. On jest właśnie taki odżywczo nawilżający. Zarówno serum, jak i krem uwielbiam. Właśnie denkuję to opakowanie i u mnie się świetnie sprawdza. W ogóle ostatnio na Instagramie pokazywałam, miałam okazję być w siedzibie Basic Lab'a pierwszy raz w życiu. Swoją drogą otworzyła się ich wyspa w promenadzie, w centrum handlowym w promenadzie w Warszawie, więc good news jest taki, że jak jesteście typem, który lubi pomiziać wszystkie produkty, a ja na przykład lubię, to ten kod zniżkowy, który macie bezterminowo ważny, 20%, on jest teraz ważny też na wyspie, oprócz tego, że w sklepie internetowym, więc moim zdaniem super. Co potrzymam? A co tam jest? Mhm. No daj, potrzymam. Ostatnio mam w ogóle straszną fazę na zapachy. Chodzę, wącham, eksploruję i tym sposobem kilka miesięcy temu znalazłam zapach Rituals. Taka malutka buteleczka. Kupiłam sobie na razie małą pojemność, żeby zobaczyć, jak on mi będzie siadał. Piękny. Nie są niestety trwałe. To jest ich duży minus, ale zapach bardzo mi się podoba. Także jak traficie gdzieś, to powąchajcie sobie w salonie. Moim zdaniem świetny na jesień i zimę. No i Perle de la Ligue, czyli można
można powiedzieć, już taki klasyk. Wiem, że nie podoba się każdemu, aczkolwiek dla mnie jest to zapach taki, który człowiek wącha i po prostu, no, zapach premium. On pachnie tak bardzo specyficznie, jest w ogóle takim uniseksem. Dla mnie bardzo elegancki, wyszukany i kojarzący się z elegancją po prostu. Ciekawe bardzo nuty zapachowe, dla mnie akceptowalne tylko jesienią właśnie i zimą. I myślę, że jak wstawicie do szafki, to będziecie korzystały wy i ewentualnie mężczyzna. Także dwie takie nowości u mnie w szafce z zapachami. Tutaj je sobie wrzucam już. Pięknie posprzątane. Szafka gotowa na nowy sezon. A tutaj teraz przyszedł czas na porządek w zapachach. I słuchajcie, mam tutaj te, których używam najczęściej. W ogóle po latach kupiłam sobie Naomi Campbell Cat Deluxe. Zapach, który kojarzy mi się totalnie z czasami gimnazjum i liceum. Chodziłam, pamiętam, do Rossmana i za każdym razem go wąchałam. Strasznie chciałam go mieć. On jest taki typowo cukierkowy, wata cukrowa, jakaś pewnie porzeczka w najsłodszym wydaniu, aczkolwiek też taki, od którego nie boli głowa. No i słuchajcie, swoje marzenie zrealizowałam po 33 latach. Kupiłam sobie w końcu ten zapach i od czasu do czasu właśnie mam na niego ochotę. Tu zapach, który został niestety wycofany, a jest to dla mnie totalnie top, Bottega Veneta. Dla mnie zapach całoroczny. Chyba gdybym miała wybrać jednego reprezentanta swojego gustu, to byłyby to właśnie te perfumy. Zapach, który możecie już zdecydowanie kojarzyć z moich filmów. Obsession Night Calvina Kleina. Nie wiem, czy on jest jeszcze w sprzedaży, natomiast jak widać, dysponuję nim bardzo rozsądnie, żeby nie zużyć go do końca, no bo jak zostanę bez niego, to będzie mi bardzo smutno. Też jeden z totalnych takich moich życiowych ulubieńców. Tutaj jeszcze mój zeszłoroczny prezent, czyli Tom Ford Santal Blush. Zapach taki przytulny, drewniany, słodki, ale nie tak przytłaczający jak większość Tomów Fordów moim zdaniem, bo jednak to są perfumy bardzo intensywne, długo utrzymujące się i faktycznie jak źle dopasujecie zapach do siebie, to będzie Was bardzo przytłaczał. Tutaj wypust polskiej marki Oplotki i zapach Fiumi, uniseksowy, można nosić we dwójkę, aczkolwiek jest bardzo intensywny i taki elegancki, moim zdaniem wieczorowy, ale nie zawsze mam na niego ochotę, jednak jest dość no, mocny po prostu. Tutaj jeszcze Boho Boko, wanilia i czarny pieprz i właśnie ten pieprz dodaje takiej ostrości i przełamuje fajnie tą słodką wanilię, acz jest to moim zdaniem najlepsze wydanie wanilii. Takie, które nie jest takie właśnie słodko duszące i zaduszające Was swoją słodyczą. Jest takie przytłumione, lekko mydlane, piękne. Aczkolwiek te aksamitne nakrętki, to jest strasznie słaby pomysł, źle się to utrzymuje. I tu zapach, którego prawdopodobnie będę się pozbywać. Jo Malone, dla mnie bardzo intensywne, rzadko mam na nie ochotę, bo są jednak dla mnie właśnie za mocne, więc no, też jest to właśnie ta opcja taka bardzo intensywna, długo utrzymująca się, jak widzicie, to jest ta seria Intense Cologne. Też zapach uniseksowy, więc jak już traficie, to fajnie, bo dwie osoby mogą korzystać, ale no właśnie, trzeba trafić z zapachem i to chyba nie jest dla mnie ten zapach po prostu. Moja taka mała kolekcja jesienno-zimowa. Brakuje tutaj jeszcze tylko molekuł, które mi się skończyły i muszę je koniecznie dokupić, bo ja po prostu molekuły muszę posiadać. Uwielbiam je. Choruję jeszcze cały czas na Herba Pure albo na Kirkę, bo on jest trochę taki słodszy i delikatniejszy, także no zobaczę, może sobie prezent na święta strzelę, aczkolwiek one są tak drogie, ale powiem Wam, że ostatnio byłam na jednym wydarzeniu i od razu po wejściu do pomieszczenia wiedziałam po prostu, że ktoś pachnie Herba Purą, bo pachniało tymi perfumami całe pomieszczenie. Jedna osoba, a pachnie całe pomieszczenie i takie właśnie są te perfumy. Także no, mówię, mam je z tyłu głowy. W ogóle ostatnio mam jakąś fazę na perfumy jak nigdy. Chodzę, wącham, szukam cały czas, eksploruję ten temat tych arabskich perfum, które są teraz bardzo na czasie i ostatnio byłam w Notino. Wąchałam chyba każdą możliwą butelkę. Wiem, że sporo dziewczyn szuka tam sobie różnych zamienników popularnych zapachów. One też są bardzo przystępne cenowo, więc myślę, że muszę zeksplorować ten temat. Thank you.
No trochę tego mamy przed sobą, jeszcze na nasze nieszczęście, słuchajcie, od 2 miesięcy w zasadzie prawie nie padało, ale dzisiejszej nocy i dzień wcześniej padało, więc wszystkie te rzeczy są jeszcze nasiąknięte wodą, więc to będzie wesoła przygoda, prawda mężu? Będzie. Najlepsze jest to, że już mi się załącza, ej, tu jest parę arkuszy blachy, może nie będę wyrzucał, może mi się przyda, może będę kiedyś jeszcze robił parapety. No tak. To typowe właśnie. A może się jeszcze przyda. No dobra, działamy. Szkoda czasu, szkoda dnia, szkoda słońca. Jakby się ktoś bał pająków, to tutaj dzisiaj się dzieje. Tu już się wytworzyło życie, więc z każdym workiem każdy kolejny pająk jest jeszcze większy. No bardzo nam komplikuje to, że to wszystko namokło wodą, bo jest cięższe, leje się po nas, ale niestety za gapowe się płaci. Takie rzeczy wychodzą właśnie w trakcie. Będę wiedział, żeby od razu. Tak, musi po prostu stać kontener w miarę możliwości. Zwłaszcza przy takich brudnych etapach, nie? Tak, no. Gdzie tak jest dużo odpadów. Tynkarze. Tak, przy budowlanych tak. Samych też nie mieli chłopaki na bieżąco. No tak, ale tam nie było aż tak potrzeba. No nie. Mam wrażenie. Tynki, blachy, no i ewentualnie podłogówka, chociaż i tak styropianu nie możemy pchać do tego kontenera, więc też musimy to jakoś pomyśleć, jak to zutylizować. No dobra, działamy. Coraz lepiej. Już jest ścieżka do Leszka tutaj powoli. Urobiłam się po pas. W ogóle wy nie wiecie, bo ostatnio na Instagramie o tym mówiłam, że ostatnio któregoś dnia po prostu spuchł mi kciuk i bolał mnie niemiłosiernie do tego stopnia, że nie mogłam go zgiąć tutaj w tym stawie. Poszłam na prześwietlenie, bo nie miałam żadnego urazu. On po prostu któregoś dnia, słuchajcie, zrobił mi się jak serdel. No i co się okazało po prześwietleniu i po wizycie u ortopedy, to że mam jakieś zwapnienia tutaj w tym stawie. Prawdopodobnie takie przeciążeniowe. No i tak siedzę z tym ortopedą i mówię, Boże, gdzie ja mogłam przeciążyć kciuka? No ale właśnie, jak na przykład używa się takiej podkaszarki, cały czas trzeba wciskać przycisk. No tak działa ten system taki zabezpieczeniowy. Poza tym, masz talarka? Super! Poza tym, jak scrollujecie telefon, co wiecie, nie jest naturalne dla naszych stawów, żeby robić to tak często. Chcesz jeść? Miam, miam. Ty to o mnie dbasz, misiu, wiesz? Dobrze, więc tyle tego telefonu się skróluje. Ja też zauważyłam, że jak piszę na przykład na komputerze, to bardzo dużo używam kciuka. No i właśnie w ten sposób dorobiłam się jakiś zwapnień. Życie po 30. Tu korzystając z okazji, zrobiliśmy fundament pod zewnętrzną część pompy ciepła. Tutaj będzie stał ten wiatrak, który wymienia temperaturę. I najlepiej to zrobić na fundamencie, żeby ta pompa nie dostała przekosu, tak mi powiedział specjalista, ja nie jestem, nie znam się na tym dokładnie. Wszystko wyszło pięknie, jak widzicie, bardzo ładnie, równo, strukturka wypoziomowana. Ze zbrojeniem w ogóle, słuchajcie. Ze zbrojeniem, wszystko zostało zrobione profesjonalnie, jest przygotowane odwodnienie. Mamy poukrywane rynny w budynku, więc to odprowadzenie tu jest na tej samej wysokości, nad której mamy wyjścia z dachu. Ostatnio jak tu byłam podkaszać, to byłam z trochę lżejszym sprzętem. Dzisiaj mam grubszy kaliber, ale też taki, gdzie nożyk mi nie spada co chwilę, bo ostatnio miałam coś takiego, że to była taka plastikowa poprzeczka, tak, nie? Do niej też jest coś takiego, tak. Można zamontować albo żyłkę, albo to takie... No i super, ale żyłka. Myślę, że raczej na takie drobniejsze roboty, jak właśnie trzeba gdzieś ładnie trawnik do płyty dociąć, ale na takie chaszcze, jak my tu teraz tak, mamy, tak, no tam to są grube chwasty. Gruba rzecz, więc teraz ciężko, ale zdecydowanie więcej mocy to ma. Gruba rzecz. Przemówiarniemu, nie mów aż tak dużo szczegółów takich technicznych, bo mnie oglądają głównie kobiety. O, wiewiórka!
Muszę się przyzwyczaić, ale piękna. W poniedziałek, dosłownie za chwilę, będziemy mieli w końcu drzwi wewnętrzne. Nie mogę się doczekać. No jednak, wiecie, zamawiałam, można powiedzieć, w ciemno, bo nie widziałam drzwi tych, które wybraliśmy na żywo, więc naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Zdecydowaliśmy się na drewniane drzwi, więc trzeba będzie o nie dbać, ale obiecałam sobie, że musi być drewniane, ciepło takie, więc tutaj już niebawem będą drzwi. Jak widzicie, część elewacji jest już zrobiona. Oczywiście były przyboje z wyborem kolorów, bo jest biel bielsza od bieli, biel żółta, biel niebieska, biel zielona i w końcu powiedzieliśmy po prostu panu od elewacji, żeby wybrał taki podstawowy, bazowy kolor i taki też jest. Tu jest jeszcze normalnie klej, tak samo na garażu, dlatego że tutaj pewnie będziemy trochę wydziwiać i tutaj przy drzwiach wejściowych robimy sobie taką strukturę betonopodobną, a na garażu jeszcze zobaczymy, co nas tam poniesie. I ten premium shake. Premium? Premium, tak jest napisane, premium. Jasne, a który smak? A jakie są? Bo już panu mówię. Mamy tak, jabłkowy, taki miętowo-czekoladowy, czekoladowy, karmelowy. 2 hours later. Teraz to truskawkowy bądź wanilowy. Czekoladowo-miętowy. Słucham dalej. Teraz zasłużone, niezdrowe jedzenie. Maksik. Jak będziecie kiedyś w Marsie, to spróbujcie sobie szczytek z tym sosem waflo. To jest w ogóle sos taki typowy dla skrzydełek w Stanach, Buffalo Wings, ale smakuje też świetnie z frytami. Polecam serdecznie. I frytki z Maxa są naprawdę smaczne, takie bardzo ziemniaczane. W ogóle te burgery z Maxa są naprawdę fajne, one są dobrze doprawione. To jest mój crispy. Tak. My to promujemy zawsze zdrowe jedzenie. Ktoś musi być w kontrze do całej reszty świata. Dojechał mnie dzisiejszy dzień. Nie mogę ruszyć po prostu prawą ręką, jednak od trzymania tej podkaszarki ręka po prostu mi zwiędła. A jeszcze zachciało mi się porządków na koniec dnia w szafce, w łazience, gdzie już dosłownie zapomniałam, co mam. Więc w sumie na dobre wyszło, ale zamiast odpoczywać, no to oczywiście człowiek jeszcze szuka, co jeszcze można zrobić. Więc zamierzam teraz zmontować tego vloga i za chwilę usiądę sobie, zacznie się The Voice of Poland. To jest w sumie chyba jedyny program rozrywkowy, jaki gdzieś tam oglądam. I co? I Odwilż może jeszcze obejrzymy, bo chyba dzisiaj już jest ostatni odcinek. To jest polska produkcja na Maxie i uważam, że naprawdę warta polecenia serial kryminalny. Ładnie nakręcony, fajnie pokazany Szczecin, też obsada taka, której gdzieś tam nie widzi się we wszystkich produkcjach, bo często jednak polskie produkcje mają co do siebie, że cały czas widzi się te same twarze, a tu jednak w końcu ktoś nowy, także bardzo polecam Odwilż. Ciekawa jestem, jak ta historia z drugiego sezonu się zakończy. Dobrej nocy Wam życzę, mam nadzieję, że się ze mną dobrze bawiliście. W sumie nie ma co się tu bawić na vlogu, bo tu nie ma żadnych fajerwerków, codzienność zwykła, ale mam nadzieję, że chociaż miło spędziliście ze mną czas. Buziaki, trzymajcie się.